Czas na remont torów tramwajowych na Filtrowej. Tramwaj na Zieloną Białękę z ofertami. Tramwaje jeżdżą już na Gagarina. Czy nowa nawierzchnia Grochowskiej? O tym i nie tylko w specjalnym 200. wydaniu Mniejsza z tym. Prosto z plaży w Sopocie. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Czemząż, i właśnie znajduję się na plaży w Sopocie i zapraszam Was na specjalne 200. wydanie Mniejsza z tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy, ale dzisiaj z nietypowo właśnie z plaży o wschodzie słońca. Na moim zegarku jest 4:53 i zaczynamy dzisiejsze wydanie. Oczywiście jak zawsze od awarii wind na stacjach metra. Mamy tutaj 3 stacje metra, którymi nie działają windy: stacja Narodowy, Młociny czy plac Wilsona. Wszystkie te windy nie działają od tego tygodnia. Z kolei z dobrych innych informacji jest to, że mamy raport, jeżeli chodzi o wykorzystanie stacji metra w poprzednim roku. 700 tysięcy pasażerów dziennie łącznie mniej więcej korzystało na jednej i drugiej linii metra. Więc tak wygląda sytuacja. Z ciekawostek, co jest najbardziej wykorzystywane, jeżeli chodzi o stację metra? No wiadomo, centrum cały czas wygrywa, jeżeli chodzi o łączną liczbę wejść i wyjść. Jeżeli chodzi o wykorzystanie przez też również łącznik, no to Świętokrzyska wygrywa. Z ważnych informacji jest to, że Zacisze cały czas ma najmniejsze wyniki, jeżeli chodzi o cały system metra warszawskiego. No tak, może po kolei dokładnie jak to wygląda. Jeżeli chodzi o najlepsze wyniki, to tak, na M1 najwięcej oczywiście jest na centrum. To jest 44,8 tysiąca podróżnych. I tutaj tylko uwzględnię informację, że to są dane z tego roku, nie zeszłego roku, bo 27 marca faktycznie takie wyniki rekordowe były. Z kolei z innych informacji mamy też informację, że kolejna stacja to jest Politechnika, 37 tysięcy ponad, Młociny ponad 27 tysięcy i wyniki ponad 20 tysięcy jeszcze były na stacji Dworzec Gdański, Wilanowska, Świętokrzyska bez pasażerów korzystających z łącznika czy Pole Mokotowskie, więc całkiem pokaźne wyniki. Natomiast na M2 cały czas oczywiście króluje Dworzec Wileński, ponad 28 tysięcy pasażerów, Rondo Daszyńskiego 27 tysięcy, Rondo ONZ 26,3 tysiąca i Świętokrzyska bez właśnie łącznika 26,2 tysiąca pasażerów. Pozostałe wyniki ponad 20 tysięcy to jest Bemowo i Nowy Świat Uniwersytet, więc naprawdę całkiem ciekawe wyniki. Najgorzej z kolei z M1 korzystają pasażerowie na stacji Stare Bielany 8,4 tysiąca, Słodowiec 8,8 tysiąca, Wawrzyszew 9,3 tysiąca, Marymont 9,3 tysiąca i Ursynów 10,2 tysiąca. Z kolei najgorsze wyniki na M2 to jest oczywiście cały czas Zacisze, 1,5 tysiąca pasażerów, następnie mamy Szwedzką 3,6 tysiąca pasażerów, Targówek Mieszkaniowe 5,9 tysiąca pasażerów i Ulrychów 7,5 tysiąca pasażerów. Więc tak wyglądają sytuacje. Oczywiście mamy też łącznik na Świętokrzyskiej, który, tak jak powiedziałem, ma naprawdę rekordowe wyniki. Z kolei z innych informacji to jest to, że rozpoczyna się od jutra, czyli od poniedziałku 20 maja, remont ulicy Filtrowej, jak i również właściwie bardziej torów tramwajowych na Filtrowej. To jest ważne, bo dzięki temu faktycznie tory tramwajowe tam będą miały odwodnienie między innymi, no i całość będzie też trochę przebudowana. W związku z tym aktualnie tramwaje linii 15, 33, 35 i 36 będą jeździć objazdami. Te remonty i prace będą trwały do 23 czerwca i na ten czas prac będzie jeździć zastępcza linia autobusowa Z15. 36 jedzie teraz do Czynszowej z Marymontu. Z kolei 33 w niektórych kursach jedzie tylko łącznie do Nowowiejskiej i następnie zmienia się w 15. 15, która jedzie Marszałkowską i tak dalej. Na Aleję Krakowską nie ma dodatkowych kursów tramwajowych przez to. Natomiast 35 kończy aktualnie teraz sobie swoją również z 33 na przystanku Kielecka. Z15 z kolei jeździł różnymi objazdami, jeżeli chodzi o ulicę Filtrową, w związku z tym, że tam po prostu po części różnego rodzaju prace są realizowane właśnie również, jeżeli chodzi o układ drogowy i tam pas jest po prostu jeden zamknięty. Jeżeli chodzi o ulicę Filtrową i jest po prostu też jednokierunkowa na pewnym odcinku. No i co ważne, plac Narutowicza to jest oczywiście miejsce docelowe dla linii Z15 i na drugiej stronie Nowowiejska. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o aktualne zmiany i plany. Natomiast z innych informacji mamy dobrą informację, że mamy już 5 ofert na zaprojektowanie tramwaju na Zieloną Białękę. To jest dobra informacja, bo w końcu coś w tym temacie się więcej dzieje.
Znaczy, cały czas tutaj protestują, tak? Ale oczywiście wiadomo, że trzeba to zaprojektować, a później wybudować. I jak to ma wyglądać? Projektowanie, TDS właśnie został, będzie wybrane i najprawdopodobniej niedługo będzie podpisana umowa właśnie na najlepszą ofertę z dokumentacją projektową. No i to się ma właśnie wydarzyć w tym roku, w 2024 roku. Natomiast budowa sama ma się rozpocząć w 2028 roku i zakończyć w 2030 roku. Na to są już zabezpieczone środki finansowe, jeżeli chodzi o tą inwestycję. No i wiadomo, że oczywiście w ramach tych prac będzie właśnie też to wszystko projektowane, dlatego dopiero w 2028 roku rozpoczną się prace, no bo wiadomo, że sam proces projektowania, później wystawienia nowej oferty przetargowej na samą budowę trochę będzie zajmować czasu i też tak te środki finansowe są mniej więcej przygotowane, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Z innych informacji mamy dobrą wiadomość, a mianowicie już w poniedziałek, a właściwie we wtorek rano, mieliście okazję zobaczyć to w formie live'a, jak tramwaj na Gagarina był otwierany i faktycznie tramwaje już tamtędy jeżdżą. Miałem okazję to nagrać i rano, i na konferencji, i trochę później, i pojeździć sobie, i wrócić tutaj ponownie do Sopotu, bo ja już byłem w Sopocie w poniedziałek. Jeszcze możecie mnie tutaj zobaczyć, przychodzę, jestem tutaj w czapeczce z zieloną moją kurką. Natomiast tutaj mogę powiedzieć, dobra informacja, że tramwaj dojechał na Gagarina, to jest oczywiście. Linia 11 aktualnie tam dojeżdża. Po 50 latach tramwaje tutaj wróciły na ten odcinek. Co ważne, tramwaje linii 11 kończą aktualnie tam swoją trasę. Już wiemy, że pierwszy samochód wjechał na torowisko tramwajowe na spacerowej, chyba z tego co kojarzę, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to taka sytuacja. Z innych informacji, no to oczywiście tramwaj do Wilanowa dalej cały czas będzie budowany i mają się zakończyć te inwestycje w kolejnych miesiącach. Natomiast co ważne, tramwaj aktualnie dojeżdża na Sielce i dalej jest przygotowana rezerwa na tramwaj do Sikierek, ale ten tramwaj, który de facto by przyjechał tylko 2-3 przystanki góra, jest w teorii łatwą inwestycją, w praktyce trudną, bo trzeba przybudować jeszcze jeden kolektor szczeniakowski. I dlatego też trochę w tym temacie to będzie wszystko opóźnione. A konkretniej nie ma nawet środków na finansowanie, nie ma prac projektowych, nie ma studium wykonalności tej inwestycji. W skrócie, tramwaj na Siekierki powstanie nie wcześniej niż za co najmniej 10 lat, a właściwie może w okolicach 2040 roku, jeżeli nie będą zrealizowane jakieś specjalne, przyspieszone środki i fundusze na zaprojektowanie i zrealizowanie tej inwestycji. W skrócie, tramwaj na Sielcach, na tym terminalu krańcowym, tymczasowym w teorii, będzie dojeżdżać przez najbliższe około 20 lat. I to jest wersja, no mniej więcej optymistyczna. I też z tym to się zgadza, co mówi prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, który powiedział właśnie, że tramwaj na Siekierki owszem powstanie, ale po budowie M3 na Siekierki, a przypominam Wam, że M3 na Siekierki ma być budowane dopiero właśnie w okolicach lat 2035-2040, jeśli już, bo najpierw ma powstać odcinek na Gocław, a później wraz z realizacją tramwaju, wraz z realizacją M4 na Wilanów, dopiero mają być realizowane prace właśnie przy wydłużeniu M3 na Siekierki, na drugą stronę Wisły i dalej, dalej w kierunku Włoch, więc trochę w tym temacie i jeszcze będziemy czekać. Jeżeli chodzi z kolei o tramwaj do Wilanowa, kolejny raz były zapowiedzenia, jeżeli chodzi o tą inwestycję i mamy już pierwszy termin, jeżeli chodzi o otwarcie nowej trasy tramwajowej do Branickiego. Dwie nowe linie tutaj mają pojechać, jeżeli chodzi o te trasy tramwajowe. Najprawdopodobniej to będzie po prostu 14 i 35 z tego co wiemy. Co ważne, jeżeli chodzi o te informacje, to, że 2 września pojadą tramwaje jest cały czas zapewnione. No i miejmy nadzieję, że faktycznie tak jak się wydarzy na nowy rok szkolny, tramwaje by po prostu już ruszyły na nowej trasie tramwajowej, więc nie będę mówić, że faktycznie byłoby miło, gdyby tam tramwaje pojawiły się właśnie już 2 września. Oczywiście, jak możecie wiedzieć, też jest zbudowana od noga na Stegny. Ona ma być oddana do użytku na przełomie 2024 roku i 2025, więc to trochę będzie później. Z kolei, jeżeli chodzi o inne inwestycje tramwajowe, które są planowane w najbliższym roku, oczywiście tramwaj na Rakowiecką czy tramwaj na Dworzec Zachodni, a właściwie do Warszawy Zachodniej, bo nie będzie jechać pod Warszawą Zachodnim zbytnio. No to tak, do Warszawy Zachodniej prace się rozpoczną aktualnie już niedługo na Bitwie Warszawskiej 1920 roku w czerwcu. Tamte prace będą głównie rozpoczynać się od przebudowy ciepłociągu, bo to musi się dziać właśnie w wakacje, kiedy ciepłociąg nie jest nieużywany. Z kolei, jeżeli chodzi o tramwaj na Rakowieckiej, prace się rozpoczną już niedługo, najprawdopodobniej w tym i w kolejnym miesiącu. I rozpoczną się głównie od prac na Puławskiej i zamknięciem tam jednej jezdni na Puławskiej, też trochę ograniczeniem ruchu tramwajowego w wakacje. Najprawdopodobniej tramwaje w wakacje nie będą jeździć na Puławskiej, będą jeździć tylko i wyłącznie na odcinku do Gagarina.
właśnie z Marszałkowskiej, z drugiej strony pewnie tylko do Dworu Korwej, w związku z tym, że trzeba będzie po prostu wybudować część torowiska tramwajowego i później też zamontować sieć trakcyjną. Te prace nie będą jakoś długo trwać, ale najprawdopodobniej przez jakiś dłuższy, nieokreślony jeszcze czas tramwaje nie będą jeździć właśnie po Puławskiej. Więc taka informacja, taka wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te prace. Czemu to nie zostało zrealizowane, jeżeli chodzi o całe skrzyżowanie z zjazdami właśnie prosto w Rakowiecką? Nie wiem, biorąc pod uwagę, że i tak ta inwestycja była wiadoma do realizacji, bo rozjazdy powstały, ale jednak na zbyt krótkim odcinku, przez co nie ma możliwości zachowania ciągłości ruchu na tej trasie tramwajowej. Z kolei z innej informacji mamy zmiany są w kursowaniu, jeżeli chodzi o SKM-ki. Właściwie wszystkie trasy SKM-ek się zmieniają. Z dobrych informacji jest to, że już od jutra, od poniedziałku linia S2 i S20 będą jeździć na swoich podstawowych trasach, czyli będą jeździć do Sulejówka Miłosny. Natomiast pozostałe trasy, jeżeli chodzi o S1, S10, S3, S4 i S40, trochę się zmieniają, więc sprawdźcie swoje doskody jazdy, żebyście dokładnie wiedzieli, co i jak to wygląda. Z kolei, z dobrych informacji, ja się aktualnie znajduję w Sopocie. Sopotu faktycznie koleją nie ma, jeżeli chodzi o ofertę plakatową, ale taki Gdańsk Główny, czy Gdynię Główną mamy, nawet z takim ładnym słoneczkiem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani plakatami i chcielibyście zobaczyć tak inne widoki, jakie ja mam tutaj, tylko cały czas po prostu na plakacie, zerknijcie na stronę sklepu Koleo, sklep.koleo.pl, macie do tego oczywiście tego link w opisie. Przy okazji przypominam Wam, że partnerem kanału jest Koleo i dzięki właśnie Koleo miałem możliwość przyjechania na otwarcie nowej trasy tramwajowej na Gagarina właśnie z Sopotu. Przyjechałem specjalnie na noc, nagrałem tą inwestycję, później wróciłem pociągiem tutaj ponownie wypoczywać w teorii, a właściwie wyjechać na wyjazd studencki, gdzie pracowałem jeszcze więcej niż zazwyczaj, ale nie robiłem nic, jeżeli chodzi o pracę, właściwie filmy na kanale Avizonosz, więc zupełnie coś innego, może trochę po prostu odpocząłem w innym gronie, no i zupełnie inaczej, jakby wyjazd na 7 dni to jest już inna bajka i to jest inny stan, jeżeli chodzi o przyzwyczajenie, więc tak faktycznie wyglądało to, ale lecimy jeszcze z paroma informacjami na sam koniec tego materiału. Po pierwsze, frezowanie prawego pasa na Grochowskiej od poniedziałku 20 maja do środy 23 maja będzie remontowany prawy pas w stronę ulicy Marsa i tam aktualnie Grochowska będzie po prostu zwężona. Z kolei inne frezowania będą realizowane na ulicy Lalki. Te prace będą trwały trochę dłużej, bo 4 miesiące i wartość to jest prawie 2 miliony złotych. Prace się rozpoczynają już właściwie teraz i będą tak trwać przez te 4 miesiące, więc w Ursusie trochę będzie utrudnień przez ten czas. Z kolei, jeżeli chodzi o nowe nawierzchnię chodników i więcej zieleni, prace ruszyły pierwsze już faktycznie na Saskiej. Tam będzie rozbetonowanie i wstawienie większej jeszcze zieleni, oczywiście również z poprawą chodników, żeby to wyglądało dużo, dużo lepiej niż to wygląda aktualnie. No i tak, co ja mogę powiedzieć? Jest was tutaj coraz to więcej, ponad 16 170 osób. Dziękuję oczywiście Wam bardzo serdecznie za to, że tutaj jesteście. Również dziękuję bardzo moim patronom Avizonosza, których jest już ponad 41. Pojawiacie się, znikacie. Niemniej bardzo Wam dziękuję za pomoc w realizacji tych wszystkich moich materiałów tutaj na kanale Avizonosz. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, prosto z Sopotu, z paroma informacjami, trochę w większym wydaniu skrótowym niż zazwyczaj, to kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie zobaczyć kolejnego materiału. Jeżeli ten konkretny materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście jak zawsze zachęcam również do zostania patronami Avizonosza. Tymczasem ja pozostaję tutaj podziwiać wschód słońca. Mam już godzinę 5:06, więc dalej słoneczko ładnie świeci. Ten materiał pewnie zobaczycie w ciągu dnia później, bo ja jeszcze będę się chciał względnie wyspać i muszę się spakować już na wyjazd. Bo niestety dzisiaj w niedzielę już wracam do Warszawy. Niestety, bo bardzo mi tutaj przyjemnie się tutaj siedziało, ale Wy może nawet nie zauważyliście zbytnio, że nie było mnie w Warszawie, no bo faktycznie filmy się pojawiały codziennie. Nagrałem, zaplanowałem i zorganizowałem to, żebyście po prostu nie nudzili się. A teraz ruszamy z pracami nad nowymi filmami, bo trochę tego jest do ogarnięcia na sam koniec tego miesiąca, czyli na sam koniec maja. W teorii jest dopiero 19 maja, w praktyce dla mnie to już jest właściwie końcówka tego miesiąca, bo oczywiście trochę tego jest zaplanowane, jak LK7, Warszawa Zachodnia, mnóstwo inwestycji w samym centrum Warszawy, między innymi Plac Centralny, nowa ulica Chmielna, parking pod Placem Powstańców Warszawy, czy też inne inwestycje około warszawskie, które są po prostu do nagrania, do zrealizowania, czy też jakieś może do podsumowania, bo wiadomo, że podsumowania też się dzieją. Wiadomo, że okiem Avizonosza nowe muszę zrealizować i niedługo będę chciał zrobić właśnie ankietę, żebyście mogli już głosować, na które, do którego miejsca będę chciał jechać. Tego nie zrobiłem przez ten tydzień, bo mnie po prostu nie było. No i najprawdopodobniej na miesiącu czasie też się pojawi na szybki, krótki wypad do Zakopanego, jak i również rozpoczniemy w końcu
te filmy z Krakowa, bo przydałoby się tam pojawić, no i do Łodzi też może wpadnę, bo tam też trochę się dzieje w Łodzi i tam też między innymi już na półmetku jest kolejny odcinek Tunelu, jeżeli chodzi o pracę w TBM-ie. Tymczasem ja bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tutaj już od ponad 200 odcinków moich podsumowań co tydzień. Materiały te pojawiają się właśnie co tydzień już od ponad 3 lat, jak dobrze pamiętam. Więc faktycznie jest to właśnie może około 3 lat. Jest to już szmat czasu. Wydanie takie mniej więcej podsumowujące, właściwie specjalne wydanie z okazji 3 lat pojawi się jakoś w okolicach czerwca, lipca, bo wtedy się pojawiło pierwsze wydanie Mniej Czasem, które zupełnie inaczej wyglądało niż teraz. No ja mogę wyłącznie dziękować Was i zaprosić Was na kolejne wydanie, które już się pojawi najprawdopodobniej normalnie ze studiem Mniej Czasem za tydzień, w kolejny weekend, jeszcze w maju. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, a ja tutaj sobie pozostaję w Sopocie i jeszcze chwilę mogę popatrzeć na taki ładny wschód słońca. Do zobaczenia. Cześć!